Cześć, ja jestem Miss Kremówka. Witam Was w kolejnym odcinku przygód naszej Amy Brown. O Jezu, zepsuła nam się wieża. Dopiero, słuchajcie, to zauważyłam. Masakra. Trzeba będzie ją naprawić na samym początku. I pomogliście mi z pisaniem piosenek. Okazało się, że tak jak myślałam, w sumie trzeba wbić odpowiedni poziom umiejętności gry na instrumencie, żeby pisać piosenki. I już Wam mówię, my mamy poziom 6, a Wy napisaliście, że potrzebny jest poziom 8. Więc cieszę się niezmiernie z tego. O Jezus, czy ona się już wyspała? Tak, wyspała się jak najbardziej i idzie po prostu tip-topkami. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Alo, czemu ty idziesz jeść? Nie idź jeść, bo przecież tobie się chce siku tak bardzo. Tak bardzo, że zaraz mi się zsiurasz normalnie w gaciorki. No. I tyle z tego będzie, słuchajcie. Tyle z tego będzie, dobra. Zjedz fasoleczkę, jak tylko się wysiusiasz. Czy coś. Która jest w ogóle godzina? 3. Ona się bardzo szybko wyspała. Ja nie wiem. O co tu chodzi, że ona się tak szybko wyspała? Ale jest nieswoja. No bo głodna, ale zaraz widzicie. Zainspirowana. Ćwiczenie gry na instrumencie. Nie jest łatwo inspirować siebie. Sama siebie zainspirowała. No i słusznie. Zasłuchaj się w muzyce i grać na instrumencie. Wydaje mi się, że nie będę sama naprawiała tego wszystkiego, że zatrudnię złotą rączkę. Bo nie chcę jakoś jej trenować specjalnie, wiecie, w tych wszystkich umiejętnościach technicznych. Może sobie to właśnie daruję, ale zajmiemy się na pewno grą na gitarze w dalszym ciągu. Złota rączka przybędzie w sobotę, 4:44. To już za moment! Jej! Chodź tutaj i sobie pograsz na gitarze. Brzdąkaj dla inspiracji. Nie, ćwicz. Ćwicz, koniecznie ćwicz. Złota rączka nam przyjdzie. Mamy poziom 7 gitary. Musimy zdobyć jeszcze poziom 8. Złota rączka nam już przyszła. Czy złota rączka nam ten naprawi to, co trzeba? Tak, naprawiła. I mamy naprawioną wieżę. Więc jest wszystko w porządku. Posłuchajmy, jakie piękne dźwięki ona z siebie wydaje. Coraz lepiej idzie to granie w ogóle. W ogóle jest 10 poziomów, co nie? Kompletne w 6%. Fajnie, że to jest napisane, ile procent już mamy. Jakie tam są jej umiejętności? Taneczne, skrzypce, drugi poziom. Będzie, zobaczycie, będzie artystką jak ta Lala. Będzie pisała powieści później jeszcze. Taki mam plan, żeby z niej zrobić taką wszechstronną, uniwersalną artystkę. I chociaż jakby naszym priorytetem zawsze to będzie gitara. No bo wiadomo, gitara, pierwszy instrument, takie tam. Ale mimo to, wiecie, harmonijna teraz ma punkty satysfakcji. Zobaczmy, jakie może nagrody sobie zdobyć. Darmowe usługi, jednorazowe, wykonywane są za darmo. Ranny ptaszek, szybciej rozwijają umiejętności rankiem. Nocny marek, szybciej rozwijają umiejętności wieczorem. W ogóle jakie tu są? Bo ja z tego, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, nigdy nie korzystam. Nie boję się degradacji ani zwolnienia. No to się wydaje całkiem spoko. Niezmordowana. Potrzebuje mniej snu. Rzadko głodna. Super erudytka. Szybciej rozwija umiejętności. Świetnie całuje. Płodna. Mają większe szanse na bliźnięta lub trojeczki. Miała trojaczki tutaj, to ja bym chyba padła. Koneksje. Wszystkie kariery kilka poziomów naprzód. O, to bym mogła sobie wykupić. Beztrosce nie są spięci. Antyseptyczna. Higiena maleje. Wolniej. Czarująca. Kanastry filtrów w jednym spojrzeniu. Stalowy pęcherz, przedsiębiorcza. Większa szansa na awans. Oszczędna. Płatniejsze rachunki. Niezwykle przyjazna, niezależna. Maleje wolniej towarzystwo. Kreatywna wizjonerka. Napisanie arcydzieła. Namalowanie spoko. Mistrzyni grilla. Mężczyzna stworzenie produktów o idealnej jakości, gdy przygotowują. Bezwstydni się nie wstydzą. Handlowiec sprzedaje wykonane rzeczy za więcej. Szybka czytelniczka, czyta książki szybciej, ranny ptaszek, mentorka, co to jest mentorka, wykona swoją interakcję mentorowania, by pomóc Simom w rozwoju. Gimnastyczka, bawi się dobrze podczas treningów, higiena się nie pogarsza, gawędziarze, szybka sprzątaczka, regulator nastrojeni, mile widziana, zamiennik snu. No jakby tych eliksirów to nie będę wykupować, no bo to bez sensu, te eliksiry są według mnie takie już naciągane trochę i przegięcie, ale poza tym pozostałe nagrody mi się bardzo podobają, fajne są. Nie wiem, gdzie w dwójce były takie różne przedmioty jako nagrody, w trójce jeszcze były takie bonusy, nie? To też mi się tam podobało. Pamiętam, że też super płodność była. Tylko tam chyba wtedy tylko bliźniaki mogły być w trójce. Ale bardzo mało grałam w trójkę, więc musicie mnie poprawić, jeśli się mylę.
No nie wiem, myślę, że sobie poczekamy, aż ona wbije sobie ten ósmy poziom gry na gitarze, w którym to ona już jest w miejscu 42%. No to jeszcze trochę sobie chyba poczekamy. Zrób sobie fotkę z ręki, zrób zdjęcie Simowi, może zmieńmy tapetę. Tapeta na dziś, niech będzie czerwono-pomarańczowa. Co tu mamy? Okej. Okay. Wynajmij usługi, kup sklep, znajdź pracę, przenieś rodzinę, weź urlop, podróżuj. W ogóle fajnie, że te Simy poszły tak z duchem czasu i mają już w telefonie wszystko to, co powinni mieć normalni ludzie w swoich smartfonach. Czyli wiecie, o, czy ona nas odwiedzi? Tak, przyszła nas odwiedzić. Chodźmy, przywitajmy się z nią w takim razie. Zaproś do środka. Przestańmy ćwiczyć w takim razie. Hej, miała się zaprosić do środka, a nie siadać. Cześć! Zaproponuję jej szalony plan w takim razie. I czemu na dworze ty to zrobisz? Ja cię nie rozumiem. Entuzjazmuj się albumami, popraw humor. W ogóle jak tam nasze towarzystwo? Spadło już trochę, więc można na luzie sobie je podnieść i poprawić. Rozmawiaj. Dowcip, puk, puk. Wow. O Jezu, ale się znudziła. Rozmawiaj zainteresowanie. Jak znudzona jest, tak? Trzeba ją jakoś rozerwać. Rozerwijmy ją. Mamy drugi poziom charyzmy, więc jest spoko. Okej, teraz jest szczęśliwa. Spoko, super. Możemy zrobić, wiecie co tak mi wpadło do głowy, że zrobimy obiad. I na przykład na obiad zrobimy kanapki z bekonem. Wiem, że to nie jest nic odkrywczego, ale niestety jak na nasze studenckie kieszenie i w ogóle studenckie wszystko, to tylko na to nas stać. Zawołaj. Chodź tu. Chodź tu, zjesz z nami. Pogadacie sobie, czy ona tylko takich chmurek nad sobą pokazała? Co z tymi kanapkami? O, pogadają sobie. Tylko teraz ta będzie kanapki robiła przez pół roku. Okej, ma nowy poziom. Super. Może zawołaj na posiłek? Bo ona też by chciała może zjeść obiad, co? Kanapki może nie za dobry obiad, ale... Ale niech będzie, kanapki z bekonem dobre są. Zawsze. Co się stało, kochanie? Dobrze. Okej, dobra. To one sobie jedzą. Jak sobie zjedzą, to koniecznie Amy musi iść skorzystać z toalety. I to tak, wiecie, na już, że tak powiem, w tej chwili. Koniecznie. I zaraz jej się zachce spać. O nie, najgorzej. W ogóle zauważyłam, że higien... Czy ona włączyła tą muzykę? Kto ci pozwolił w ogóle? Stara, żartuj o dawnych czasach. Nie wiem, jakie dawne czasy one mogą mieć za sobą. Za muzyka dziwna. I stacje pop. Pop jest spoko. I dajmy na głośność niską. Ja może nie, może nie niską. Czemu nie swoja? Co się stało? Zmień głośność średnią. Co, ktoś pierdnął? Czy o co chodzi? Co się stało? Nieprzyjemne otoczenie. Chyba chodzi o to, że jest brudny stół. Może wyczyść ten blat? Okej, ona sobie już poszła. No to skoro poszła, to możemy wyłączyć już tą wieżę i dalej ćwiczyć. Tak, możesz dalej ćwiczyć, możesz dalej ćwiczyć. Bo wydaje mi się, że jeszcze zdążysz wbić ósmy poziom, zanim zachce ci się tak dokumentnie spać. Tak szczęśliwa, bo co? Bo posprzątała. O, posprzątała. Jak śmiesznie. Nie, bo po prostu rozbraja mnie fakt, że ktoś jest tak zadowolony, że udało mu się posprzątać. Co tam w charyzmie? Odblokowuje nowe interakcje medialne na komputerze. O! To znaczy, że my mamy nie wszystkie interakcje odblokowane od początku. To dobrze wiedzieć w sumie. Ja powiem wam, że o Simsach 4 wiem niewiele, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo dopiero zaczęłam w nie tak regularnie grać. Do tej pory grałam w nie tak, wiecie, od święta tylko trochę. A tak do tej pory to nie za bardzo. Ale cieszę się, że zaczęłam. Okej, zdążysz wbić ósmy, zdążysz wbić ósmy, zdążysz wbić ósmy, który jest 89%. Zaraz będzie miała ósmy poziom.
jednak tam. 96, 97, 8, 9 i uwaga, 100! Koniec, dobra, mamy 8 poziom. Może pisać, wyrzucać i tytułować utwory, super, cieszę się. Możemy już to robić, super, idziemy spać w takim razie. Spanie nie jest wcale dla słabych, ona się zainspirowała, ale teraz pójdzie spać. Co jest jej nieswoje? Aha, okej. Okay. Odpłynęła w sen, ignorując uczucia, jakich doświadczyła w ciągu dnia. No tak, oczywiście. Bo jak śpimy, to wcale nic nie odczuwamy, nie? Wcale nam się nic nie śni i tak dalej, i tak dalej. Sprzątniesz sobie to. Już się wyspała tak szybko? Co jej się stało, że się tak szybko wyspała? Dobra. Otwórz. Zjedzmy kanapki z bekonem. Obiad na śniadanie, czy śniadanie na obiad, nazwijmy jak chcemy. Będzie sobie pożerała teraz kanapki. Jakości chyba wspaniałej. Jest jeszcze wyższa niż wspaniała, możecie dać znać, bo w sumie też nie pamiętam. Włączmy pop dla nastolatków. W końcu ona jest prawie tak jakby nastolatkiem, więc... Więc włączmy po prostu. Ona będzie jadła teraz, czy znaczy dalej je? Je, oczywiście. Co za mu zaleci, zobaczmy. Strasznie dziwne. Lekkiej muzyki? Nie no, nie jest zła ta muzyka, muszę przyznać, ale miałaś zmienić ją na jakąś inną. Jeszcze się wykąpiesz wtedy. Może z dodatkami dzisiaj. Kąpiel, mleku, miodzie i owsiance. Co by na to? Robimy sobie spa. Spa jest dobre, ja uważam. Z towarzystwem kiepsko, ale nie martwcie się. Wyjdziemy zaraz na miasto może gdzieś i zobaczymy. Ale teraz będziemy brzdąkać znowu na gitarze, bo chciałabym stworzyć jeden... napisz piosenkę, żałobny lament. Okej. Okay. Napiszmy żałobny lament. Jestem ciekawa, jak to jej wyjdzie. Graj na skrzypcach, ona by chciała grać na skrzypcach, a ja jej tutaj gitarę wciskam, no. No wiecie co? Zarób na napiwkach, zarób 500 na tantiemach z licencjonowania utworów. Zobaczymy, jak tam jej wyjdzie to pisanie. Na razie idzie chyba kiepsko, bo coś... Aha, dobra, bo ona się teraz uczy w stanie zainspirowania, pisze tą piosenkę i się uczy, ale... Tak, bo chyba to chodzi o to, że 6% tu ma. No dobra, piszę piosenkę, okej, okay, tutaj mam postęp pisania piosenki, a to jest po prostu postęp nauki, ponieważ jest zainspirowana, no to nauka gry na instrumencie idzie jej odpowiednio szybciej. To z tą piosenką, stara. Jak długo się produkuje piosenki? Ja nie wiem. W dzisiejszych czasach to mam wrażenie, że siada, bierze za brzdąka 3 akordy i macie piosenkę. A dopiszecie do tego ajajaj, jejeje i macie już super piosenkę. Tak jest. Okej. Okay. Ponieważ on cierpi nam nasze dziecko kochane na niedobór interakcji towarzyskich. Co to jest Jasmine Holiday? Ej, kto to jest? Kto ty jesteś? Siema. To on jest? A to Mortimer Ćwir, to nie. Bo Jasmine Holiday miała przyjść. I gdzie ona jest? To on? Ona? Nie. Oto Langrab. To ja nie kumam. Dobra, idź sobie z tego komputera już. Pogadaj sobie. Znajdź korespondencyjnego przyjaciela. Może sobie z nim pogadasz. W ogóle masz ładną tapetę, stara. Okej, okay, zobaczymy, czy ktoś nam wyśle jakiś list. Pisać książek nie będziemy. Społeczne. Rozmawiaj z Candy Katrina Caliente. Bo czas się zaprzyjaźnić chyba z Katriną, tak mi się wydaje przynajmniej. On to próbuje oglądać telewizję, ale coś mu bardzo nie wychodzi. Nie dziwię mu się wcale, bo nasz telewizor jest kiepskiej raczej jakości. Ale to dlatego, że ona nie potrzebuje telewizora, no. Po prostu. Po prostu. Działania. Otwórz grupę, to ja nie chcę utworzyć...
Tworzyć grupy nie chcę, tego nie chcę właśnie. Kup sklepku, restaurację, adoptuj, przenieś rodzinę, to nas nie interesuje. Pisz dowcipy, też nas nie interesuje. Sieć. Explore. Oglądaj wesołe filmy, eksploruj. O, ja chętnie. Tak. Okej, okay, chodźmy. Chodźmy do domu Belli Ćwir. Tam jeszcze w sumie nie byłam w tej części Simów. Wstyd się przyznać. No ale taka prawda, to co ja wam poradzę. Nic nie poradzę, jak taka jest prawda. Jak taka jest prawda, to po prostu tak jest już. Więc nie byłam. Nie byłam jeszcze. I właśnie wybieramy się po raz pierwszy. To jest podekscytowanie. Villa Ofeli. Aha. Kassandra. Dzień dobry. Kassandro. A to kto? Aleksander. Serio? On jest nastolatkiem? A też jest nastolata, jest młodą dorosłą. No tak, to by wszystko wyjaśniało. Siema! Rozmawiają o miejscowych łowiskach. Miejscowe łowiska są na pewno fascynujące. Chodźcie, zobaczymy jak mieszkają, co? Chociaż wy już pewnie to wiecie, co ja tam będę gadać. Za dużo rozpalmy im w kominku, może wywołam jakiś pożar. O, dobra, mamy kolejną cechę Belli. Super. Czyli w sumie mamy już wszystkie cechy Belli. Karierę też mamy. Kariery nieznane, dobra, ogrzej się. Zobaczmy, ogrzejemy się. Mają bardzo ładną kuchnię, muszę przyznać. Podoba mi się bardzo kuchnia. Kuchnia ładna, ładna, nie ma co. Piecz. Może upieczmy brownie z paczki. Jesteśmy chyba najlepszymi, znaczy jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami z Bellą, więc nie powinna się czepić, że u niej w domu pieczemy cokolwiek. Mam nadzieję, że się nie czepi. W ogóle gdzie ona jest? Siedzi na zewnątrz, spoko. O, zdobyliśmy umiejętność pieczenia, to jeszcze piec będziemy. No super, super, nie powiem. O, co się stało? Nie mogę piec ciasta? Serio? Aleksandrze, proszę się zachowywać. Ja mówię ci, ty mnie tu nie denerwuj. To są płatki zbożowe. A Bella chętnie zje moje ciasto. No i co teraz? Z tym Aleksandrem to po prostu ponarzekajmy na miejscową młodzież, tak jakby na Aleksandra, nie? No cóż. No cóż, okaż podziw i rozmawiaj o zainteresowaniach. To na pewno ją zainteresuje. Rozmowa o zainteresowaniach ją na pewno zainteresuje. Co on tu ma, jakąś tacę? Tu można na nim coś postawić, myślicie? Czy nie? Hej, no myślałam, że w domu najlepszej przyjaciółki to będę mogła sobie upiec brownie z paczki, ale jak widzę, to nie. Okej, okay, to jest pokój Kassandry, zakładam. A pokój Aleksandra? Czyżby był jeszcze wyżej? Tak, jest jeszcze wyżej. Strasznie wygląda jak taka nora ponura, no ale dobra, to może to ja jestem dziwna, że mi się to nie podoba. Może ten jest zachwycony. Okej, okay, tędy się wchodzi, a tu mają taki taras i mają grilla. Nie no, ładny domek, no trzeba przyznać. Ładny, ładny, nie powiem, że nie. Ładny, duży. A kto tu jest? Kassandra idzie, tu idzie Mortimer. A my możemy się zakumplować w sumie z Kassandrą. W końcu jest w naszym wieku. A ona jest dorosłą, młodą dorosłą też. To jest w wieku swojej córki. Widzicie? Jaka patola? Normalnie patola. Patola jak ta lala. Bo ja chciałam jeszcze zobaczyć właśnie, ile nam pozostało. 13 dni do zmiany grupy wiekowej. To nie wiem, czy nie powinniśmy się rozglądać już, słuchajcie, za jakimś mężem. Ja wiem, że ja mówiłam, że my za mężem to się nie będziemy tak szybko rozglądać. No ale przeraża mnie to, że tak mało dni nam pozostało. Czemu tutaj nie przyszłaś tutaj? Chodź tu. Opowiedz porywającą historię. Chociaż nie, ty w sumie mnie nie miałaś gadać wcale z Bellą, tylko z Kassandrą. Zapomniałam. Sklerozę mam. Rozmawiam o zainteresowaniach. I zapytaj o zawód. Dowiemy się, jaki zawód ma Kassandra. O, pracuje na posterunku policji. Jest detektywem, ale super. Ale jazda. Ciekawe, no. Ciekawe, jaką cechę poznamy. Tablica powiadomień jest pełna. Ponura, ponura? Skąd ci się to wzięło? Stara, no. Nie bądź taka ponura, no weź.
To jeszcze pogadajmy o ulubionym zespole. Na pewno musisz mieć jakiś, no. Musisz mieć jakiś. Przyjazne, inni Simowie. Spiknizy. O, możemy spiknąć z kimś. Spiknij z Joaquin Le Chien. Albo z Jeffreyem, albo z Malcolmem Langrabem. Z nim mamy trochę tego. Malcolm przedstawię się, gdy go zobaczę. O, i super. Może stworzyliśmy tym samym, tym sposobem jakiś super związek w tym świecie simowym. Także co się tam wydarzy między młodym Malcolmem Langrabem, a naszą Kasandrą Ćwir zobaczymy pewnie w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Buziaki, pa, pa!